Państwo, już za chwilę nastąpi oficjalne otwarcie śluzy Swoboda, ale zanim to poprosimy księdza Arkadiusza Pietuszewskiego, proboszcza parafii studzienicznej, o poświęcenie śluzy. Panie Was wszystko. Panie Parafie, gratuluję dziadkom i wykonawcom tego pięknego dzieła. Szczęść Wam Boże. Cieszymy się, że to jest szlak Jana Pawła II, że Karol Wojtyła wpłynął tutaj jako kapłan, jako biskup i przybył tutaj jako kardynał i papież. I dla nas też jest to wielki zaszczyt. Bogu niech będą dzięki. Zapłacza teraz poprosimy o oficjalne przyjęcie stęgi dyrektorów Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, burmistrza Augustowa, księdza proboszcza oraz wykonawca inwestycji. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy do oficjalnego przecięcia wstęgi. Tym samym przecięcie wstęgi otwiera śluzę Swoboda dla wszystkich, którzy będą tu podróżować, którzy będą tu pływać, dla wszystkich wodniaków, mieszkańców nie tylko województwa podlaskiego, nie tylko Augustowszczyzny i Skorszczyzny. Ogromne brawa! Śluza Swoboda została uznana za otwartą.